Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na szachową ciekawostkę, która miała miejsce w 2008 roku. Hikaru Nakamura grał na portalu ICC z rybką. Rybka jest to engine szachowy, silnik szachowy, który był w obecnym czasie chyba najsilniejszym engine'em. Był wymyślony przez. Wasika Rajlicha. Jest to Amerykanin, który prywatnie jest mężem Iwety Railich, kiedyś Iwety Rodziewicz, z tego miejsca pozdrawiam. No i dosyć partia mm, dziwna. Bardzo długa, od razu zaznaczam, ale analiza nie będzie aż tak długa, spokojnie, bo tutaj bardzo dużo ruchów było takich wykonywanych w miejscu. No i może przejdźmy do rzeczy, jak to wszystko wyglądało. Białe tutaj rybka zagrał ruch G4. Jest to. Mm, Otwarcie groba, tak to się nazywa. Ruch raczej słaby, debiut generalnie chyba też słaby. Tak na zaskoczenie można coś próbować, ale już silniki mówią, że po pierwszym posunięciu białych, to czarne mają przewagę. Nakamura zagrał ruch D5, od razu atakuje tutaj pionka. Posunięcie H3, żeby tego pionka bronić, no trzeba uważać czasami na takie ruchy jak F3, bo tutaj odkrywamy króla. Możemy spróbować dać mata w kolejnych posunięciach. Oczywiście żartuję, ale. Tak silnik na pewno by nie zagrał. Posunięcie H3 i ruch H5. Bardzo fajny ruch, który od razu tutaj atakuje tego pionka na G4 i trzeba tę sprawę jakoś wyjaśnić. Wiadomo, że tutaj nie możemy tego w miejscu zostawić. Wypicie byłoby raczej słabe dla białych z tego względu, że. Można by było próbować nawet zbić wieżą. Ewentualnie skoczek mógłby zagrać na F6 i w przyszłości tego pionka wybić. No tutaj maszyna postanowiła zagrać G5 i to jest taki dobry sygnał dla, dla czarnych, dla człowieka generalnie, żeby spróbować ustawić pozycję dosyć zamkniętą. W zasadzie dobra strategia na grę z silnikiem jest taka, żeby właśnie próbować grać pozycje zamknięte, bo w innym przypadku, w pozycjach otwartych, no człowiek. Raczej nie ma szans. G6 ze strony czarnych, posunięcie D4, goniec G7, skoczek na C3, posunięcie E6. C6, wróć, przepraszam. E6 miałoby mniejszy sens, bo tu jeszcze zamyka gońca. Przede wszystkim skoczek zagrał na F3 i goniec na F5 w tym wypadku. Skoczek H4. No i teraz widzimy, że maszyna od razu tego gońca chce sprzątnąć. Co teraz w tym wypadku zrobić? No, jeżeli odejdziemy, to przyznajemy się do błędu, że niby goniec został wyprowadzony. Na no co na kamura, oczywiście, odpowiada od razu posunięciem E6. Ten ruch jest oczywiście dobry, tutaj maszyna od razu kasuje tego gońca i pionkiem z E wybijamy na F5. No i powoli ta sytuacja nabiera rumieńców, chodzi mi o to, że pozycja staje się nieco już bardziej zamknięta. Goniec zagrywa jednak na F4, szuka opcji jakiejś takiej aktywnej gry. Skoczek E7, posunięcie E3, roszada ze strony czarnych, hetman D2, no i skoczek D7. Wyprowadzać figury. Trzeba trzeba jakoś tak dosyć sprytnie ustawić te skoczki. W zasadzie, zobaczcie, bardzo fajne pole na E6 dla skoczka, i to jest y, zrobić bardzo łatwo, przerzucając zwierzę na E8, skoczkę na F8 i na E6. I tak się też będzie działo. Długa roszada. No jest y, oczywiście y, roszadą długą, która może mówić y, wiele, to znaczy, na przykład białe będą chciały atakować teraz króla na skrzydle królewskim, a czarne mogą próbować grać y, na, na króla na skrzydle hetmańskim, lecz Dosyć takiej zamkniętej pozycji jest ciężko atakować. Na pewno Nakamura ma tutaj strategię, żeby nie przegrać partii i zobaczyć jak maszyna będzie reagowała. Wieża zagrywa na E8, Goniec zagrywa na G2, skoczek F8. Goniec E5, no próba wymiany, widzimy, że maszyna próbuje, bo jakbyśmy tutaj wybili, no to już po wybiciu pionkiem troszeczkę linia się otwiera i jakieś tam możliwości powstają. Na co tutaj hmm, Hikaru zagrywa skoczkiem na E6, atakując również pionka na G5, więc F4. No i widzimy, że już takie ustawienie pionków powoduje, że Przełom e4 może być raczej wykonalny, No i y, to będzie na pewno atut dla czarnych, żeby te pozycje jeszcze bardziej zamykać. Skoczek na c8, król b1, skoczek na d6, próba właśnie prowokacji do wymiany. Też fajnie ten goniec g7 się zachowuje pomiędzy swoimi pionkami stojącymi na białych polach. Niedługo to się jeszcze bardziej uwidoczni. Goniec zagrywa na f1, hetman d7, czyli tak naprawdę czarne grają w miejscu, Czekają na jakąś reakcję białych, na co silnik oczywiście próbuje drapać, gra A4 no i teraz ruch B6, dosyć istotne posunięcie z tego względu, że jakbyśmy sami zagrali ruch A6 na przykład w tym momencie, żeby nie pozwolić tutaj robić przełomu pionkiem, no to niestety no po ruchu A5 pojawiały się takie słabe pola i możliwość oczywiście wtragnięcia skoczkiem, no i jakieś tam słabości w obozie w czarnych by się tutaj pojawiały, więc w tym momencie właśnie B6 jest dosyć dobrym posunięciem, goniec zagrywa na A7, skoczek C7 wypędzamy, jakaś próba tutaj gońcem nie wiadomo po co i ruch A a6. Czarne na pewno liczą na to, że będzie A5 i wtedy B5 przepychamy. Goniec zagrywa na D6 i same czarne zagrywają B5. Zobaczcie, że w tym momencie jest H4, czyli no, tutaj struktura pionów już w ogóle się totalnie zacementowała. Goniec, skoczek zagrywa na E6, skoczek E2, wieża E7, król A1. No takie ruchy w miejscu już tutaj wykonują i białe i czarne. Wieża z E na E8. Hetman na A5, coś próbuje zrobić, ale skoczek B7 go kontruje, Hetman wraca. No i skoczek D6 z powrotem. Widzimy, że maszyna raczej nie będzie powtarzała ruchów pod tytułem Hetman A5, no bo remis nie jest tutaj chyba wkalkulowany w algorytmy rybki w tym wypadku. Tak widać, widać po ruchach, oczywiście po całej partii, zresztą finalnie. Goniec zagrywa na F8 wieża na f2, no i moi drodzy tutaj skoczek zagrywa na g7, też to dosyć fajnie stabilizuje, trzyma punkt h5, f5 przy okazji, posunięcie a5, no i ten ruch już pokazuje, że pozycja no, się dosyć poważnie zamyka, skoczek b7, skoczek zagrywa na g1 i hetman d8, Próba wzięcia pionka, na co białe muszą odpowiedzieć ruchem B4. Nie ma innej opcji. No i Hetman D7, Skoczek F3, Skoczek D6. I tutaj następuje seria takich posunięć w miejscu. Tutaj jeszcze niec wybił, Goniec wybił. Skoczek zagrał na E5 i Hetman B7 sprytnie ucieka na komura, nie wybijając, nie otwierając żadnej z linii przeciwnikowi. No i teraz mówię tu. Teraz tu takie posunięcia dosyć w miejscu zostają wykonywane. Trzeba przede wszystkim też czarnymi zwracać uwagę, czy nie ma tutaj takich przełomów pod tytułem E4 czy C4. No i sprawdźmy dalej, jak to się wszystko potoczyło. Wieża zagrywa na E8. Tutaj goniec cały czas w miejscu. Tutaj panowie, panowie. I panie w tej, pa tej partii grają sobie tutaj Nakamura i silnik no, w miejscu zwyczajnie, więc ja tutaj tych ruchów nawet nie będę komentował, gdyż posunięć mamy bardzo dużo i cały czas... I zobaczcie, to jest też ważny moment. Wieża E6. Nakamura specjalnie podstawia w tym momencie jakość. Skoczek w takich zamkniętych pozycjach na pewno jest lepszą figurą niż wieża, więc nie ma żadnego strachu, że ta jakość jest podstawiona. Hetman C8... Maszyna jak najbardziej wybija, Hetman wybija na E6, i. Tak naprawdę tu się nic nie dzieje. Tutaj dosyć fajnie jeszcze można skoczka przerzucić, na przykład na d6, ale cały czas zobaczcie, że czarne grają sobie w miejscu. Te posunięcia są wykonywane w swoich obozach, niegroźne. Maszyna coś tam próbuje manewrować, prowokować, chociaż nie wiem, gdzie tu jest jakakolwiek prowokacja. Cały czas w miejscu sobie gramy. W pewnym momencie będzie też ważny ruch. Za chwilę się na nim zatrzymam. Tutaj jeszcze jest przestawianie ruchów. Dopiero mamy słuchajcie mniej więcej setne posunięcie, a jeszcze zostało sporo. Król B2. Przestawiamy, przestawiamy. I za chwilę Nakamura zagrywa wieża E4. Na co biały odpowiadają goniec D3 i Hetman E6. Zobaczcie, że w tym momencie po raz kolejny Nakamura oddaje jakość na E4. Na co silnik oczywiście reaguje biciem i pionkiem z F na E4, dzięki czemu fajnie ustawiamy skoczka na F5. I powiem tak: silnik pokazuje, że to jest plus 2 z hakiem sporym, nawet dla białych. Czyli teoretycznie powinna być wygrana, co jest błędną oceną silnika, bo nie ma tutaj jakiegokolwiek przełomu takiego, który wygrywa partie białymi. Nawet powiedziałbym wręcz przeciwnie: to czarne mogą tutaj świetnie poblokować skoczkiem na F4, skoczkiem na D3, na D6, na C4. Tu wszystko y, fajnie się trzyma, jeśli chodzi o tego skoczka. Dwie jakości mniej, i znowu następują posunięcia w miejscu. Za moment tu się wymienił Hetmany i Hetman zagrywa na H3, król E7 i Hetman wymienia na F5, na co skoczek wybija i to jest jeszcze prostszy remis. Znaczy remis był i tam, i to jest, i tutaj jest remis tej sytuacji. No, następuje znowu seria posunięć, które są wykonywane w miejscu, więc nie wymaga to komentarza. No ale jesteśmy już przy około 140 posunięciu. Grają sobie panowie, grają. Maszyna prawdopodobnie remisu nie będzie chciała i będzie próbowała robić jakiś przełom, żeby próbować wygrywać. No, no właśnie tak się też, moi drodzy, no nie ukrywam, będzie działo. I tutaj jeszcze wykonują posunięcia. No, ja, ja oczywiście przed, przestawię wszystkie pro forma. Żadnych przełomów nie ma. O! W tym momencie właśnie nastąpił przełom C4 w 174 ruchu, bo w innym wypadku mógłby być remis z reguły. być remis, bo jest reguła 50 posunięć. Jeżeli nie będzie bicia w, w ciągu 50 posunięć albo nie będzie wykonany ruch pionkiem, no to jest automatyczny remis. No i po ruchu C4, no tak tutaj czarne wybijają pionkiem na C4. Ta pozycja oczywiście jeszcze nie jest przegrana dla białych. Tak, dobrze słyszymy. Nie jest przegrana dla białych z tego względu, że skoczek może mieć świetną placówkę na d5 i próbować gońcem tutaj uderzać w pionka i starać się zbierać te pionki. No ale pozycja e, toczy się dalej w ten sposób. Król f5 świetnie zablokował pionka, w razie czego wieża b1, koniec c7, wieża h3 i król b2. I w tym wypadku na kamura mógłby wybić pionka na b4 wygrywając powoli te pozycje. To nie jest problem. Tylko, że zagrał gońcem na 7 Nie rozumiem dlaczego. Może to jest w y, jakimś rodzaju pośpiech. Nie mam, nie mam pojęcia. Wieża zagrywa na E1, no ale goniec teraz zbił na B4. I teraz, moi drodzy, znowu następuje seria dosyć prostych posunięć. Tutaj czarne już spokojnie i stabilnie nie pozwalają wieżom się rozegrać. No i widzimy, że maszyna y, no, popełniła błąd, albo po prostu tak algorytmy zostały ułożone, że nie było szans żeby zremisować pozycję no, zwyczajnie maszyna po prostu zagrała przegrywające ruchy no i tutaj widzimy że na kamura się bawi nawet wieża c2 jest podstawieniem figury które Kompletnie no, nie zmienia sytuacji, bo tak, tak czy siak czarne by wygrały te pozycje. No i tutaj skoczek E1. Widzimy, że jak będzie bicie, to dorabiamy hetmana. Motywów patowych nie ma tutaj. Jak na przykład teraz król bez zbił gońca, to jest skoczek D1 i dorabiamy hetmana. No ale w tej sytuacji wieża C1. No i tutaj tak naprawdę to nie wymaga komentarza. Widzimy ogromna przewaga czarnych się zrobiła. Wszystko runęło jak z domek kart z kart i tutaj no już czarna się po prostu bawią. Ja te ruchy dosyć szybko, zgrabnie postaram się przestawić. Tu już wieża zginęła oczywiście na c1 żadnych szans nie było. No i tutaj widzimy, że na Kamura będzie sobie dorabiał dla zabawy gońce podstawia jeszcze skoczka, oczywiście kolejnego i kolejny, 6 gońców na szachownicy, jeszcze jednego gońca Nakamura chce oddać, ma tutaj plan ułożenia bardzo ładnego obrazka, żeby dać mata. Moi drodzy, co jest ciekawe, w tej sytuacji można dać mata w 6 posunięciach i jest to pierwsze, pierwszy ruch, jest oczywiście dobry, można próbować swoich sił, ale tutaj przestawię tylko i pokażę, jak ten obrazek pięknie wyglądał. Mamy już ponad 245 ruchów w tym momencie. Trzeba zdążyć w 50 posunięciach dać tego mata. No i widzimy, że Nakamura po prostu zaczął się z przeciwnikiem zwyczajnie bawić. I za moment. Piękny obrazek się nam klaruje. I teraz król zagrał na A8. Goniec na C6 z matem. Widzimy piękne ustawienie gońców. Atak na króla. Król nie może nigdzie uciekać. I jest totalnie w pułapce, totalna dominacja. No cóż, piszcie w komentarzach, co sądzicie o tej partii, o algorytmach. Może ktoś się troszeczkę zna na silnikach, no ale taka ciekawostka myślę, że zawsze miła dla oka. Serdecznie dziękuję za uwagę, pozdrawiam, cześć.